marszałku, Wysoka Izbo. Parę lat temu jechałem pociągiem z Nowego Sącza do Krakowa. Pociąg składał się z 5 wagonów. W ostatnim siedział kolejarz, który płacił za bilet 20%. W pierwszym wagonie siedziałem ja, który nie płaciłem nic. Reszta pociągu była pusta. To jest oczywiście możliwe, dlatego że ten pociąg był dopłacany z jakiegoś tam funduszu. Tutaj kolega Sośnierz próbował włożyć państwu jakiś elementarz ekonomii do głowy, ale to jest kompletnie beznadziejne. Ja mam tylko takie jedno pytanie jako ilustrację do tego, co mówił wielce czcigodny poseł Sośnierz. Mianowicie, dlaczego w Polsce nie ma czegoś takiego, co się w Brazylii nazywa dotacją, na Ukrainie, w Rosji marszrutka? Dlaczego nie ma? Bo nieuczciwa konkurencja państwowych firm uniemożliwiła powstawanie tego typu prostego rozwiązania, które zaspokaja potrzeby ludności. Dziękuję za uwagę.